Pytania niebanalne yy, o tym, co jest związane z moją osobą. Nie wiem, czemu jestem tak popularny, ale niestety pytania do mnie się często pojawiły. Dzisiaj się pojawią odnośnie y, sportu, który ja lubię, y, ale także pojawią się odnośnie celibatu, więc no mam nadzieję, że Wam się spodoba w tym wszystkim. No więc, Mariuszu, zamień się w lektora. Kapłaństwo dzisiaj. O Boże. znowu. Znowu. Nie mamy innych pytań, no. Ile lat jesteś księdzem? W tym roku będzie 10. Naprawdę. Naprawdę. Jestem, jestem, będę miał dychę. Pierwszą dychę w moim życiu. Tak, tak, tak. Czy czujesz się już... Starym księdzem? Na przykład. Nie. Czy czuję się y, pokonanym księdzem? Też nie. Czy y, jestem niezadowolony? Też nie. Na razie stwierdzam, że jestem księdzem, który y, bardzo dobrze się czuje. Czy kapłaństwo jest takie, jak sobie wyobrażałeś przed święceniami? Nie, <śmiech> <śmiech> zupełnie lepiej nie. Lepiej czy gorzej? Y, inaczej. Muszę powiedzieć tobie, że najbardziej mnie zaskoczyło, gdy byłem na mojej pierwszej placówce w Kościanie, spotkałem przekochanego księdza, księdza Benona, który mnie spowiadał. I pamiętam, że ja taki pełen ideałów przyszedłem na tą placówkę i tak dalej. I mi te dały, walnęły tak mniej więcej w dwa miesiące wszystkie. Nic nie było. Ja kiedyś, pamiętam, przeszedłem do niego do spowiedzi. Mówię, księże, jest inaczej niż mówili w seminarium, jest tak beznadziejnie. A on mówi, czy wszystko rypnęło? A ja mówię, jeszcze nie, to poczekamy. <grytanie> przyszedłem po miesiącu i on mówi, czy już wszystko? A ja mówię, że tak. Mówi, to dobrze, to teraz budujemy normalne kapłaństwo. I okazało się, że z jego pomocą i ze z pomocą mojego swojego spowiednika okazało się, że mogę zbudować kapłaństwo e, po swojemu, powiedzmy, czyli tak jak ja je widzę. Czyli na przykład e, w seminarium nam mówili miej codziennie rozmyślanie, e, a my tak no, rozmyślanie o godzinie 6.30 to jest raczej męka, a nie rozmyślanie. Natomiast powiem to je wprost, że e, ja przez 9,5 roku, no bo niedługo będę miał tą dziesiątkę, codziennie mam rozmyślanie i mi to nie robi żadnej różnicy. Ja po prostu to lubię. Czyli ja nie jestem rozczarowany kapłaństwem, to kapłaństwo jest inne niż się spodziewałem, ale jest, według mnie, jest fenomenalne. Jest po prostu takim darem, że wow! To pytanie pojawia się bardzo często. Czy gdybyś mógł wybrać jeszcze raz, teraz po 10 latach, czy wybrałbyś kapłaństwo, czy inny zawód? Nie, wybrałbym kapłaństwo. I teraz ja to mówię od siebie. Nie wiem, co, lum, co powiedzą ludzie, którzy mnie spotykają: czy powinienem być księdzem, czy nie, czy według nich spełnio, spełniam dobrze swoje zadanie, czyli doprowadzam ich do Chrystusa, czy jednak może tylko się skupiam na sobie. Natomiast dla mnie kapłaństwo jest ogromną, ogromną radością i uważam, że jestem spełniony w kapłaństwie. Natomiast pamiętam słowa, które mi powiedział kiedyś duży pasterz akademicki, ksiądz Tomek. Że e, jeśli myślisz, że nie będziesz miał w kapłaństwie żadnego kryzysu, to jesteś głupi. I ja do dnia dzisiejszego pamiętam, że się zdziwiłem, dlaczego on tak mówi, ale zgadza się. Kryzysy przychodzą, wątpliwości gdzieś tam przychodzą, natomiast jeśli się jest blisko pana Jezusa, to można z tego kryzysu naprawdę dobre owoce e, mieć, więc ja uważam, że to jest jak najbardziej naturalne. A co jest dla ciebie najtrudniejsze w kapłaństwie? Najtrudniejsze dla mnie w kapłaństwie jest to, że nie mogę być z moimi bliskimi. Podczas np. Na Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Nie? Że wszyscy się radują, wszyscy są w gronie rodzinnym, mogą spędzać sobie z bliskimi, a ja wiem, że ja po prostu posługuję tym ludziom, którzy są. I to jest najtrudniejsze. Chociaż nie ukrywam, że w tym roku miałam ogromną radość, że moja mama była ze mną na Boże Narodzenie. I to było takie, takie fajne, że mogliśmy pierwsze takie Boże Narodzenie od Wigilii do Drugiego Święta razem spędzić, bo tak zawsze tylko było parę godzin w pierwsze święto. I to jest dla mnie najtrudniejsze. Natomiast czy mi przeszkadza to, że ja nie mam własnej rodziny, albo i tak, czy przeszkadza mi samotność? Nie. Dlatego, że ja wychodzę z założenia i teraz to będzie największy szok pewnie dla wielu ja potrzebuję samotności. Czyli ja się dzisiaj cieszę, że jesteś Ty, że jest cała grono, które tak dalej, ale ja w pewnym momencie będę się bardzo cieszył, że Wy wychodzicie, bo ja potrzebuję swojego pół godziny, e, pół godziny na to, żeby pobyć z Panem Jezusem. Ja potrzebuję tej ciszy. Po to, żeby zostawić cały dzień i żeby dobrze zakończyć dzień. I ja tego potrzebuję. Jakbym miał rodzinę, to byłoby to bardzo trudne. Nawet jak jadę na wakacje do moich rodziców, to jak jest, jak jest zima, to zawsze słyszę, zostań na dole, bo tu jest ciepło. Gdzie tam będziesz chodził, bo tam jest zimno. A ja potrzebuję tej samotności na górze, nawet jak tam jest chłodniej o parę stopni, dlatego, że potrzebuję się wyciszyć. I w tym momencie odpowiedziałeś mi na następne pytanie. Tak jak, było? jak wpłynęło to na twoje życie rodzinne, a relacje z... I z dalszą częścią rodziny. Nie rodzice, tylko można powiedzieć. Yy, znaczy, my bardzo się trzymamy z kuzynostwem, dlatego, że jestem Jedynakiem i dlatego yy, my bardzo trzymamy się z kuzynostwem, natomiast yy, ja też na ile mogę, to staram się jeździć na imieniny urodziny, oni też przyjeżdżają, jak jest taka możliwość, yy, natomiast wiem, że może być im ciężko. Tej, w tej kwestii. No bo jak, no przecież rodzinę, to najczęściej widzimy nawet tą dalszą na święta, nie? I wtedy i mamy czas, żeby ze sobą pobyć. I ja natomiast zawsze, i to jest, zawsze jestem ograniczony czasem i to jest zawsze dla nich najtrudniejsze że ja na przykład nie przyjadę sobie na dwa dni, tylko ja najczęściej przyjadę na parę godzin. No bo wieczorna msza czeka i tak dalej. I na początku wiem, że bardzo ciężko im było to zrozumieć. Nie? No jak możesz nie zostać z nami do rana? No, no nie mogę. Nie? No po prostu są takie rzeczy, których, których nie mogę zrobić. Nie? Pytanie o celibat. Jak odnosisz się do celibatu jako kapłan w czasach, gdy przeważnie yy, gdy podważa się jego ważność? Czy, czy... Możecie szczerze powiedzieć, że to chyba każdy ksiądz musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Eee, ja, jak przychodziłem do seminarium, byłem pierwszy, który by się podpisał pod zniesieniem celibatu. <laughs> Naprawdę, ja uważałem, że celibat jest totalnie niepotrzebny. Im dłużej jestem księdzem, tym wiem, że mi celibat jest potrzebny. Eee, z jednej strony, tak, żeby być blisko Pana Boga i drugiego człowieka, i to rozumiem, to, mam, to nie wszyscy to rozumieją. Natomiast eee, dla mnie byłoby to skrzywdzenie drugiej osoby, jeśli by nie było celibatu, ja miałbym żonę i dzieci. I teraz to byłby ciągły wybór ciągłe bycie na rozdrożu nie wiem, nie możesz iść na wywiadówkę bo musisz spowiadać dzieci pierwszokomunijne, nie? Nie możesz wieczorem przepobić ze swoją rodziną, bo musisz iść na kolendę, bo musisz iść do chorych. Yy, nigdy nie możesz wyjechać na święta czy na wakacje, bo zawsze masz obowiązki względem parafii. Bo bycie księdzem to nie jest tylko od godziny 8 do godziny 20, a potem high life, tylko bycie księdzem to jest 24 godziny na dobę. I zawsze słyszę takie sformułowanie, że przecież tak samo mają lekarze, policjanci yy, czy strażacy. Zgadza się. Ale oni mają powiedziane, że jeżeli w jedne święta pracujesz, to w drugie święto masz wolne. A ja mam permanentnie, że ja, non-stop, rok rocznie, w każde święto, ja ciągle będę pracował. I e, uważam, że w tym momencie nie byłbym ani dobrym księdzem, bo bym musiał wybrać, co jest dla mnie ważniejsze. Czy dla mnie ważniejsza jest rodzina, czy dla mnie ważniejsze jest kapłaństwo, bycie, bycie dla Chrystusa. Ja uważam, że celibat w Kościele jest potrzebny. Bo także mi pozwala mieć czas dla tych ludzi, dla których być może ktoś nie ma czasu. Że mi pozwala poukładać sobie dzień tak, że ja mam czas, żeby kogoś wyspowiadać, żeby z kimś porozmawiać, żeby załatwić sprawy związane, e, nie wiem, z katechezą, z kościołem, z parafią. E, dam dziwny przykład. My z Księdzem proboszczem mieszkamy w jednym budynku i praktycznie my ze sobą jemy tylko obiad w niedzielę. Nie dlatego, że nie chcemy ze sobą jeść posiłków, tylko my mijamy się. I wyobraźcie sobie, że ja teraz mam żonę i ona przygotuje obiad albo śniadanie, a ja ciągle latam. W tym momencie dla mnie to jest patologia, a nie małżeństwo byłoby. Tak samo dzieci miałyby tatę, miałyby tatę, ale co by z tego było. Yy, I wiem, że się pojawia bardzo dużo głosów, że celibat powinno się znieść. Że celibat w kościele jest niepotrzebny, przecież o tym był odcinek, czy wiesz, że. E, natomiast we mnie, jako w księdzu, pojawia się takie sformułowanie: Nie, ja nie chciałbym, żeby był zniesiony celibat. Coś mi się zmieniło. Okej. Okay. A czy jesteś częs często szkalowany jako kapłan w życiu publicznym? Różnie. <grywnie>. Idąc no ty... w sutannie. Jadą z tramwajem, w sutannie, no cokolwiek. Przeróżne sytuacje. No, ty, ty wiesz, że ja jeżdżę często niekoniecznie w sutannie, bo ja uważam, że sutanny potem jak się, jak jest błoto, tak się pobrudzi, to przecież ja tego nie dopiorę. A poza tym potem spróbuj wyprasować, czy zwłaszcza tą zimową, to po prostu godzinami można to prasować i dalej są zagnioty. Natomiast ja z reguły chodzę, jeżdżę pod koloradką i miny ludzi, jak widzą mnie, są po prostu przeróżne. Czasami zdarzają się, że słyszę Batman. Batman to jest najlepsze, nie? Ale kiedyś była sytuacja, że jadę sobie tramwajem, jakiś facet do mnie mówi, pedał. Ja tak się odwróciłem i Niech się pan nie przyznaje przy wszystkich. I mówię: Po co? Niech pan ze spokoje. Ale bo. Wiem, że takie coś będzie. To, że ludzie mają pretensje do kościoła, no mają, no co zrobię. Ja jedyna, jedyne miejsce, gdzie nie chodzę w koloratce, to, to powiem wprost, to jest basen. Nie chodzę tam pod koloratką, chociaż zrobiłem numer jednej klasie maturzystów. W ogóle mam taki zwyczaj, że jest jeden dzień taki w ciągu całego cyklu, kiedy ich uczę, że mogą zadawać wszelkie pytania księdza. I tam jest taka skrzyneczka, oni tam piszą. I kiedyś było pytanie, czy ksiądz chodzi na basen, bo uwielbiałem tę klasę i mówię, ja zrobię sobie z nich trochę jaja. I ja mówię, że tak, ale decyzją księdza arcybiskupa możemy chodzić tylko w bokserkach pod koloratkę. Ja poszedłem do domu i mówię, na bank, to, na bank to przeszło. Następnego dnia przychodzę do szkoły i ich Coś ty im powiedział. A ja mówię, nic im nie mówiłem. A on mówi tak. Czy ty wiesz, że rodzice już do mnie pisali, bo oni postanowili się złożyć, żeby zabrać cię na basen, bo chcą zobaczyć gacie pod koloradką. Czyli oni w to uwierzyli. I nagle się okazuje, że dużo jest takich sytuacji, że ludzie w ogóle też się nie wiedzą, jak zachować, nie? Że na przykład mm. <noise> hit, który się pojawia, jadę te autobusem, ja albo czytam, albo mówię różanie, zróżnie. I kiedyś była sytuacja, że gorąco mi było, rozpiałem się. I jakaś pani tak patrzy na mnie, a siedziała jej torba i ona. I mówi, to jak księdzu ustąpię, bo ksiądz młodszy. A ja mówię, spokojnie, torba starsza, bo widać po tym. A tak, bo ona taka zmęczona życiem. Więc ja mówię, a ludzie totalnie nie widzą, jak się czasami z księdzem zachować. Albo, o dzień dobry, szczęść Boże, proszę księdza, proszę pana. To jest wszystko w tym momencie. Ja mówię, z dużym, dużym spokojem. nie? No to teraz powiedz, co dobrego cię spotyka jako kapłana? duża życzliwość. Zresztą ja, wy mnie już tyle znacie, ja bardzo mało poważny jestem, więc jak na przykład widzę, że ktoś mnie, ktoś jest tak wrogo nastawiony, no to ja, szczęść, Bo szczęść Boże, dobrego dnia, niech Pan Bóg błogosławi. Ja nie wierzę. No i niech Bóg błogosławi. Tak, ja mam takie ten, natomiast y, bardzo pozytywne też jest, że ludzie też się zatrzymują i gadają. Dlatego ja lubię jeździć tramwajem, dlatego ja lubię stać na przystanku, dlatego ja lubię wracać ze szkoły z moją młodzieżą, Dlatego ja lubię, nie wiem, gadać z nauczycielami, w ogóle z tym gaduła, po prostu widzicie to. I to jest bardzo takie pozytywne, że ludzie przychodzą, dzielą się. I co mnie najbardziej raduje, i to jest taka moja chyba największa radość w kapłaństwie. Że ludzie bardzo często do mnie dzwonią albo piszą, prosząc o modlitwę. Ja się uwielbiam za nich modlić i teraz mam takie. Coraz częściej się zdarza, że na przykład rano mam ilość tam SMS-ów czy wiadomości na Messengerze. Bardzo proszę się pomodlić w tej intencji i potem na przykład dzwonią, że wszystko się udało. Taka też taka radość, że. Mam zwyczaj, że jak ktoś zaczyna się, jak kobieta jest w ciąży, to w tym momencie modlę się za nią i za dziecko, a potem się modlę o szczęśliwe rozwiązanie. Ile ja już mam dzieci, tylko Pan Bóg wie, takich wymodlonych. I to jest, to jest, coś, to jest coś fajnego. Czy jako kapłan czujesz się może kiedyś tak po ludzku samotny, mając tak wielu ludzi wokół siebie? Wiesz co, pewnie samotność jest. I nie powiem, że są, są wieczory, kiedy człowiek naprawdę się czuje sam, że jak już skończy te wszystkie prace, jest zmęczony, rozdrażniony albo miał zły dzień, to się w tym momencie człowiek czuje samotny. Natomiast y, ja nie skupiam się na tej mojej samotności. To znaczy, ona nie jest dla mnie taką ogromną tragedią, nie? że o Boże, jak jestem beznadziejny, mam takie beznadziejne życie. Nie, dla mnie tak nie jest. Ja wiem, że ta samotność jest wpisana w moje kapłaństwo i ja nad tym się nie rozwodzę. Wiem, że tak będzie. Jak umrą moi rodzice, to już w ogóle będzie, że ja będę sam na, na świecie. Ale czy no, ja wiem, na co się pisałem. To nie jest tak, że nagle w kapłaństwie okay. boże, ja będę sam. Co za tragedia. Nie, ja po prostu wiem, że tak będzie. A co cię motywuje każdego dnia? <grym>, na pewno nie budzi. Na pewno. Ja jak... Kiedyś, yy, by ktoś zainstalował podsłuch w moim pokoju rano o godzinie 5.30, jak włącza się radio, to by usłyszał takie dialogi między mną, radiem i krzyżem, że po prostu to jest śmiech na To jest coś ciężkiego. Co mnie motywuje? Do rannego wstania na pewno to, że jeżeli nie wstanę o danej godzinie, to się nie wyrobię z modlitwą. A potem, jak się nie wyrobię z modlitwą, to mi się cały dzień sypie, bo potem szukam czasu na modlitwę, a go po prostu nie ma. Natomiast y, mnie też motywuje to, że y, ja sobie takie. człowiek ma takie małe przyjemności w życiu, tak? Moimi małymi przyjemnościami w życiu jest na przykład, że y, zjem sobie sałatkę owocową. Że obejrzę sobie serial, to też jest moje. Że pójdę na squasha, na którego ciebie namawiam i jakoś widzę, że tak szału nie ma. Raz. Obecny. Raz i czekamy, kiedy będzie następny. Czyli są takie rzeczy, które mnie też motywują. Ja też uwielbiam się spotykać z moimi braćmi kursowymi. My się tak spotykamy raz na miesiąc, tak mniej więcej, tak samo z innymi wikariuszami. I to jest fajne z taką bracią kapłańską się spotkać, bo my zupełnie o innych tematach rozmawiamy, niż jak na przykład bym rozmawiał z wami. Nie? I to jest też taka, taki motywator dla mnie. Super. A czy kapłan odprawia codziennie msze święto? Wiesz, co jest powiedziane, że zaleca się, nie musi, ale zaleca się. W niedzielę powinien odprawiać, teraz zaleca się i chyba każdy ksiądz odprawia. No bo Eucharystia to jest taki szczyt, szczyt życia kapłańskiego. I w ogóle, hit, który był 3, 4 lata temu, poszedłem do mojego spowiednika, ojca Adriana, i tak mówię: Boże, ojcze, coś się ze mną stało. A on mówi: A co się stało? No bo on myślał, że coś ze zdrowiem. A ja mówię, że. Bo ja, jak odprawiam mszę, to ja tak psychicznie odpoczywam. Ja się czuję wtedy taki wolny. Ja bym chciał, żeby ta msza trwała długo. A on mówi, no, nareszcie, po tylu latach wreszcie. Bo nagle się okazało, że ja odprawiałem oczywiście mszę świętą, natomiast dla mnie teraz od tamtego czasu jest takim naprawdę szczytem dnia, że ja czekam na, tą mszę, na tę mszę świętą, żeby sobie odpocząć. Okej. Okay. A czy kapłan może czasowo na przykład zawiesić swoją posługę, na przykład na, ze względu na zły stan zdrowia? To znaczy, że przestanę być księdzem? Nie, zawiesić ją, jakby tak, no w czasie, nie wiem, urlop dziekański, coś takiego. Aha, czyli, że nie jestem księdzem wikariuszem na parafii albo proboszcze. Zgadza się, jeżeli jest stan zdrowia, któremu nie pozwala wykonywać funkcji kapłańskich, to w tym momencie to nie jest Że zawieszenie. On po prostu no, musi mieć urlop na, po, na poratowanie zdrowia, albo ma też e, taki urlop, też, żeby, żeby sobie poukładać niektóre rzeczy. To też jest możliwe w Kościele Katolickim. E, natomiast każdy z nas z reguły ma jakąś funkcję, którą wykonuje. Nie? Czyli jest albo się wikariuszem, albo proboszczem, albo kapelanem, albo seniorem. Przeróżne są funkcje. Nie? A czy kapłani. I biskupi przechodzą na emeryturę? Czy w ogóle przechodzą, i czy jest jakaś różnica wiekowa? Yy, nie. Każdy ksiądz ma jeden czas, kiedy przechodzi na emeryturę. To jest 75 lat. A I... czy można to wydłużyć? No, ja ci wydłużę zaraz, ja ci zaraz wydłużę. Na 50-50 już wystarczy, Zakonnicy dożywotnio tak? Pełnią swoją posługę. No, ale to, że ja pójdę na emeryturę nie oznacza, że nie będę księdzem dalej. Ja nadal odprawiam Muszę Świętą, nadal spowiadam, tylko już nie jestem proboszczem albo wikariuszem. Więc tak to nie porównajmy za bardzo, nie, bo ja bym, ja bym nie chciał, żeby wydłużyli do 80, bo na razie tylko emerytura mnie motywuje do tego, żeby dbać o swoje zdrowie. No tak, ale ze względu na brak powołań, który teraz występuje, potrawisz czekaj pocierzy. Naprawdę dziękuję ci bardzo. <laughs> może nie być wesoło. Nie, no myślę, że Pan Bóg to yy, poukłada, nie wiem jak. Jeśli będę musiał pracować do śmierci, to będę pracował do śmierci, bo ja to lubię. Naprawdę bycie kapłanem jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Natomiast no. Liczę na emeryturę, niech albo chociaż na urlop taki na no, miesiące, żeby, żeby tak. To w związku z tym, żebyś mógł być dłużej księdzem niż do tych 75 lat, jaki sport uprawiasz? Obecnie Obecnie oprawiam squasz. Namówiłem ludzi w parafii, to jest w ogóle hit. Nie wiem, jak mi się to udało. W listopadzie wpadłem na genialny pomysł, że idę na skłosza. W ogóle kiedyś już grałem skłosza e, z innym księdzem, on akurat teraz nie mógł, i zacząłem nawijać ludzi na parafii. Idzi. I już wiem, że mam szóstkę ludzi, którzy ze mną chodzą. Już coraz, już trzy korty zamawiamy, więc już jest źle. Już, już coraz trudniej jest znaleźć termin, ale to, to mnie satysfakcjonuje. E, w ogóle kiedyś biegałem jeszcze. Jeżdżę dużo na rowerze, pływam. Ja lubię aktywność. No i łażenie, nie? Po prostu to, co mi zostało ja, i ja chyba do końca życia będę miał, na bank będę chodził. Dopóki mi zdrowie nie pozwoli, będę chodził. A jakieś sporty ekstremalne uprawiałeś kiedyś? Tak. Moje życie jest sportem ekstremalnym, jak mówi moja mama. Nie, ja jestem też tchórzem pod tym względem, nie? Jak skoczę na bungee, to ja zawsze mam wizję, że na pewno nikomu się lina nie zerwie, na pewno moja się zerwie. Chociaż moja rodzina mi na 36. urodziny zrobiła prezent, którego jeszcze nie wykorzystałem. To jest koks ze spadochronem, więc jak usłyszycie, że jakiś ksiądz się zabił, to halo, to w razie czego zaśpiewajcie ładnie na. Aureola może uratować zawsze. No, ja myślę, że, że tutaj Duch Święty musi bardzo dużo skrzydeł dać. Nie, nie lubię takich sportów, bo się ich boję po prostu. Natomiast adrenaliny nie ukrywam, że lubię. Bardzo lubię chodzić do parków linowych. Nie? Po prostu, jeszcze jak masz perspektywę, że za chwilę spadniesz, to jest po prostu wow. No, dziękuję za odpowiedzi. Myślę, że wyczerpaliśmy ten temat. Tak, A tą ale to każdy? Już na szczęście. Tak. Dobra. Zakończyliśmy temat mojego kapłaństwa i nie ukrywam, że bardzo Wam dziękuję za wszelkie pytania. Dziękuję Mariuszowi za te rozbudowane pytania. Dlaczego? Dlatego, że one też pozwoliły mi lepiej zrozumieć siebie, moje kapłaństwo, ale także moje zwykłe codzienne życie. Wielkie, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że... Yy... Potraficie także wspierać kapłanów. I tutaj z tego miejsca taka prywata, która jest prośbą do każdego kapłana, każdego kapłana do was, módlcie się za nas, żebyśmy my nie tylko mieli ideały kapłaństwa, ale także żebyśmy byli dobrymi kapłanami, którzy są dla Chrystusa i dla was. Potrzebujemy bardzo tej modlitwy. Nawet zwykłe zdrowa Mario każdego dnia za jednego księdza, to naprawdę daje nam dużo, dużo siły. Dziękujemy już za każdą modlitwę i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych pytaniach niebanalnych. Z Panem Bogiem.